Radio Maria, proszę. Szczęść Boże, Ojcze. Szczęść Boże. Czy ja będę mógł chwileczkę poza anteną, póki jeszcze zajazd gra? Maciej mówi z Warszawy. Niestety, panie Maciej, już jesteśmy na antenie. Ach, to przepraszam, nie chcę w takim, bo chciałem jeszcze powrócić na moment do audycji sprzed północy, ale nie chcę po prostu przeszkadzać w audycji, bo nie słuchałem całego artykułu. Mogę tylko powiedzieć ogromny szacunek dla księdza profesora Bartnika. Tak, ponieważ do tej pory wiele słuchałem artykułów, ale nie mogę po prostu wypowiedzieć się odnośnie tego, bo nie słuchałem w całości, a poza tym to, co myślę o działaniach obecnej opozycji, w ogóle tych wszystkich kodów, no to po prostu na antenie mógłbym się troszeczkę unieść, więc może dam szansę innym, którzy może spróbują troszkę spokojniej to ocenić niż ja. Także nie chcę przeszkadzać. Pozdrawiam ojcze bardzo serdecznie i spokojnego dyżuru życzę. Dziękuję panie Macieju. Również dobrej nocy z Bogiem. Proszę Radio Maria. Tak, można? Tak, kto mówi, skąd telefon? No więc po kolei. Niech będzie pozdrowione Najświętsze Serce Jezusa, Jego Mama Maryja i Miłosierdzie Boże. Dla wszystkich chciałem powiedzieć Szczęść Boże, bo na dzień dobry jeszcze za wcześnie, mówi Zbyszek z Katowic. Więc chciałem powiedzieć tylko kilka słów, ponieważ nie chcę zajmować zbyt wiele czasu. Otóż byłem samotny, ale prosiłem usilnie Boga, żeby przerwał moją samotność. Wróciłem w 2010 roku do Polski, z kraju, gdzie bohaterem narodowym jest człowiek, który napadał na banki i tak dalej. Wróciłem do kraju, gdzie bohaterem narodowym jest Jan Paweł II. Spełniła się moja prośba u Boga, to dał mi wspaniałą żonę. I teraz, niech proszę uwierzyć, ja, że moje serce się raduje, gdy widzę, że daj im też wolną Polskę. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję panie Zbyszku. Pozdrawiam. I czekam na kolejne telefony od państwa. 655 23 55 Polska Północna do Łodzi włącznie 56 południe końcówka. W naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Zagranica 655 23 33 oraz końcówka 66. Bazą jest dla nas także ten artykuł, który mieliśmy okazję wysłuchać. Artykuł pochodzący z sobotnią niedzielnego wydania naszego dziennika księdza profesora Czesława Bartnika, zatytułowany Zły zgrzyta zębami i z zazdrości silnieje. Proszę Radio Maria. Halo? Proszę bardzo. Szczęść Boże, jestem już na antenie czy jeszcze, nie? Szczęść Boże, jest pan. Witam, z tej strony się kłania Marcin z Warszawy, jadę właśnie w drodze i chciałbym się podzielić, ponieważ no tak jakby dyskusja jest, jak rozumiem, otwarta a propos tego artykułu, który przed chwilą usłyszałem przeczytanego z naszego dziennika, dobrze pamiętam, tak? Tak. Od razu powiem z góry tylko, że jestem katolikiem, wierzącym, praktykującym, wychowanym w tej wierze i wszystko to związane z Bogiem jest mi w życiu bliskie, ale muszę powiedzieć szczerze, że jestem no, głęboko poruszony tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce i mam w rodzinie sędziego, rocznik 79 i wiem z pierwszej ręki, jak wyglądają sprawy dotyczące sądownictwa w Polsce i jakoś mnie to potwornie boli, że ta medialna wojenka, jaka się rozpętała już od dłuższego czasu, podzielona Polska pół na pół, ale boli mnie to, że naprawdę ludzie nie rozumieją tych protestujących. Ja nie chcę ich bronić może do końca, żeby nie było, ale ludzie naprawdę nie mają pojęcia, że w tej chwili
no, grozi nam absolutnie władza partyjna w 100%, to znaczy taka, która będzie miała po prostu nie tylko władzę sejmową, ale również sądowniczą. I powoli dokonuje się rzecz bardzo niebezpieczna, ponieważ nie chcę bronić żadnej partii. Uważam, że każde partie są złe. Natomiast boję się tego, że za moment może się tak zdarzyć, że takie partie niebezpieczne, nacjonalistyczne mogą przejąć władzę kiedyś w Polsce. I w tym momencie to, co Prawo i Sprawiedliwość robi z ustawami, może doprowadzić do tego, że ktoś kiedyś inny wygra wybory. I nie daj Boże, stanie się tak, że pełnia władzy, jaką w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość szykuje Polsce, może trafić w niepowołane ręce. I wtedy boję się po prostu, co może się z naszym krajem stać. No tak się chciałem tylko podzielić wątpliwością. Boję się, że teraz słuchacze mogą mnie zjeść w dostępnych telefonach. Proszę absolutnie tego nie robić. Chciałem się po prostu podzielić swoją obawą na ten temat. Bardzo dziękuję. I szczęść Boże i wszystkiego dobrego słuchającym. Dziękuję. Pan Marcin, tak? Tak. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. No na tym właśnie polega dyskusja, że rozmawiamy, a to, że ktoś ma obawę i się nią dzieli, to myślę tylko dobrze. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy... Tak, tak, jest pani na antenie, słuchamy. Ewa z Radomia się kłania. Niech Pan Bóg błogosławi was wszystkich. I właśnie słuchałam tego artykułu i jestem bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że ten artykuł wyszedł. Ja bardzo się boję tej totalnej opozycji tak zwanej, bo no, wyprowadzają ludzi na ulicę i to jest naprawdę bardzo sprawa niebezpieczna, bo ja też się boję, żeby nasz rząd nie przegrał wybór następny, bo po prostu niewiele logicznie myśli ludzi, niestety. No, znaczy, chodzi mi o tych, co wyszli na ulicę, mam to na myśli. I Boga proszę, żeby jakoś to Pan Bóg dał Ducha Świętego dla narodu, dał Ducha Świętego dla prezydenta, żeby wiedział, co zrobić z tą ustawą. Bo to jest dobra ta ustawa, tylko że właśnie przeszkadzają, bardzo przeszkadzają. Ja myślę, że jakieś tam mówienie, nieprzebaczenie jakieś czy z jednej, czy z drugiej strony. Przede wszystkim żeby Pan Bóg dał ten pokój każdemu, wszystkim, aby błogosławił, umacniał tych, którzy rządzą, bo naprawdę to jest wspaniały rząd. Ja nie kadzę im tak bezkrytycznie, bo widzę pewne błędy, ale kto ich nie robi. Ale przede wszystkim prośmy Pana Boga, niech wstąpi Duch Święty i odnowi tą ziemię, o którą właśnie prosił o to odnowienie Jan Paweł II Święty. I serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Ewa z Radomia jeszcze raz kłania się. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Dziękuję pani Ewo. Również pozdrawiam. Proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja do audycji podzielić się tutaj swoją opinią. Tak, słuchamy. Jest pani na antenie. Szczęść Boże. Jestem bardzo poruszona tym artykułem i bardzo dziękuję księdzu profesorowi za ten artykuł, taki oparty na prawdzie, na tym, co rzeczywiście dzieje się u nas w kraju. My musimy być mądrzy i roztropni. My widzimy, że przecież to nie jest jakieś, że rząd i prezydent działają na rzecz naszej ojczyzny. KOD, Nowoczesna, wcześniej KPN, przecież to są ugrupowania, które były powołane do życia przez służby specjalne. To są potężne grupy interesów. My musimy mieć tego świadomość, że ta awanturnictwo i te niewybredne słowa
wyzwiska na rzecz rządu. No przecież to jest naruszone tyle interesów. Same pieniądze z VAT-u, z podatków, które zasilają kasę państwa i służą rozwojowi naszego kraju. No przecież ktoś te pieniądze kradł i dzisiaj jest niezadowolony, no bo traci ogromne pieniądze. Nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się przestraszyć. My musimy być odważni w prawdzie. Musimy tutaj zaufać temu rządowi, którego obserwujemy przez tyle lat, że działa na rzecz naszego kraju, na rzecz każdego obywatela. No przecież dzisiaj, nie wiem, czy państwo zauważyliście, że banki zrezygnowały z pożyczek 500 zł, 1000 zł. A kto z nich korzystał? No korzystali najubożsi, rodziny wielodzietne, które posiłkowały się tymi pożyczkami na święta, na wyprawki dzieci do szkoły. Dzisiaj zniknęły i to oprocentowane, te pożyczki były wysoko. Dzisiaj to zniknęło. Ja widzę, mieszkam na wsi, gdzie tyle było ubóstwa wśród tych biednych, wśród tych rodzin wielodzietnych. Dzisiaj te dzieci mogą śmiało podnieść głowę, mogą korzystać z dodatkowych zajęć, lekcji, wyjechać na kolonie. Boże, naprawdę to jest coś wspaniałego dla naszych dzieci, dla młodego pokolenia. Jeszcze kończąc już, bo żeby się inni mieli okazję wypowiedzieć, bardzo proszę, nie bójmy się, popatrzmy na to wszystko roztropnie, popatrzmy na tę rzeczywistość, która jest kreowana przez osoby zainteresowane, osoby, które tracą swoje nieuczciwe zarobki, z których korzystali tutaj ze społeczeństwa polskiego. Nie bójmy się kodów, nie bójmy się nowoczesnych, nie bójmy się tych innych ugrupowań, które no będą wyrastały, będą tworzone przez te służby i przez osoby, które tutaj żerowały na Polsce i które absolutnie nie działały na rzecz naszego kraju. Widzimy donosy do Unii Europejskiej, widzimy donosy do innych nacji, widzimy, jak Platforma woła, że będzie Europę wzywać tutaj o pomoc, żeby zachować te stare struktury. Także nie bójmy się, zaufajmy tym ludziom, którzy tutaj pracują na rzecz naszego kraju. Ciężko pracują, nie mają łatwo. Ja im szczerze współczuję, bo widziałam tą komisję, gdzie światła były wyłączane, gdzie były wyzwiska, gdzie były przeszkadzanie. No naprawdę, no coś potwornego, ale z drugiej strony, no nie dziwmy się, bo grupy interesów potężne są naruszane i no i ci ludzie się miotają, miotać będą. Zaufajmy, nie bójmy się, módlmy się o naszą ojczyznę, o to, żebyśmy z tego wszystkiego wyszli ogromną ręką. Dziękuję pani Danuto, dziękuję za telefon. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również serdecznie. Proszę, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, witam ojcze. Ojcze Tadeusz Rydzyk, ja no, cieszę się, że jest dyskusja i dziękuję też księdzu profesorowi Bartnikowi. Zawsze bardzo, bardzo takie mądre nauki dla nas i za to dziękujemy. Ksiądz profesor jest nie tylko bardzo dobrze wysoko wykształcony, ale też to jest osobowość, to jest człowiek bardzo skromny, mieszka w domu dla emerytów, nawet nie ma miejsca na książki w swoim pokoju, jest bardzo skromnie żyje, bardzo skromnie i no, to jest wielki kapłan równocześnie, Polak i kapłan. Wybitny profesor, za to dziękujemy, że pisze i myślę, że ten artykuł znowu, że warto by ojcze jutro gdzieś go też
Radiu Maryja, może by się gdzieś zmieścił, co? Może ojciec zostawić tam taką informację, może by gdzieś się zmieścił. Inni słuchacze są w nocy, inni są przed południem, inni po południu. Gdyby dotarł ten artykuł, ale też tak samo przekazujmy go. Jest w internecie też, nasz dziennik jest w internecie, można znaleźć www.wp, nasz dziennik, coś takiego. Ale jak nasz dziennik wygooglujemy, to tam też będzie adres jak internetowy dziennik znaleźć, jeżeli go nie mamy w wydaniu papierowym. No ja bym mnie też radził przeczytać, jest w naszym portalu instrukcja, jak sparaliżować Polskę i odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. Kto to robi, jak to się robi, jak się robi, też organizuje takie te marsze przeróżne, czy tak, to pokazują, jak no, oni to robili i w różnych krajach, prawda? I warto to zobaczyć. O tym też jest na portalu w polityce, a nawet piszą, kto to robi, prawda? Tak, był dzisiaj w aktualnościach dnia, to już nie dzisiaj, wczoraj, w aktualnościach dnia, prawda? Tak też było, mówił pan profesor, już nie pamiętam. Jacek Kurzępa. Tak, socjolog. Jak to się dzieje? To nie jest przypadek. To się rozdmuchuje. Tu chodzi o obalenie tej władzy. Tak. A ci w tych sądach dalej są jeszcze, jeżeli nie komunistyczni, zobaczcie, w Sądzie Najwyższym. Ilu jeszcze jest sędziów, którzy zaczynali w PRL-u? To prawie 50%. Tak. No. I słuchajmy dobrze, słuchajmy też pana ministra Ziobro, jak on mówi, przypisują o wiele, zbyt wiele niż jest, że będzie tak rządził tam Ziobro i tak dalej. Przeróżne rzeczy. Przede wszystkim słuchajmy, szukajmy prawdy u źródła, nie z tej propagandy. Szukajmy. W internecie można znaleźć taki portal, już o naszym nie mówię, to każdy zna, ale inne portale, na przykład w polityce, bardzo dużo ciekawych jest tam rzeczy, można się dowiedzieć, prawda? Nasz dziennik pisze bardzo solidnie i przekazywać innym. My musimy być świadomi, żeby nie dać się sprowokować. Tu są manipulacje bardzo mocne na emocjach. No i kłamstwo, krzyk. To są specjaliści, jak oni prowadzą te manifestacje, jak są zorganizowane. No dzisiaj to, co było w aktualnościach, ten profesor, co mówił, to bardzo spokojnie przedstawiał, jak to się dokonuje. No i to jest w Polsce. To jest wojna. To jest wojna i to jest z zewnątrz też im zależy na zniszczeniu nas. Nie ukrywajmy też, że to jest wojna cywilizacyjna. Oni zniszczyli, ta lewa strona zniszczyła w bardzo krótkim czasie chociażby Kościół. Ten Kościół jest w mniejszości, jakoś taki bardzo słaby. Na przykład w bardzo katolickiej Hiszpanii, Portugalii, wcześniej w Holandii. A teraz bardzo szybko zostały jeszcze trzy mocne narody katolickie. To Irlandia, Malta i Polska. I co zrobili z Irlandią i z Maltą? Bardzo szybko. Jak to się dokonuje? To są potężne centra, dobrze zorganizowane, mające pieniądze na to, mające metody na to i tak dalej. To jest po prostu, nie dajmy się zmanipulować, szukajmy i uczmy się rozpoznawać manipulacje. Radzę przeczytać te artykuły i myśleć. I kto to dokonuje? Kto dokonuje tych manipulacji? Bo są konkretne, tu nawet nazwiska są.
jak oni chcą to rozwiązać, prawda? No i przekazujmy to dalej, zwłaszcza młodzieży. Młodzież jest idealistyczna i jeżeli im się wkłada do głowy, że ktoś chce zniewolić, to będą bronić tego, ale to jest, no, najgłośniej krzyczy złodziej, chwytać złodzieja. To tak bym powiedział teraz. To może tyle, ojcze, i niech każdy myśli, ale przede wszystkim trzeba też modlitwy. My wszyscy jesteśmy Polakami, te ataki, te zachowania pełne nienawiści, to są wprost szatanistyczne, jakby jakieś opętanie było. Potrzeba na to modlitwy. No i potrzeba uświadamiania sobie, nie skakania do oczu, uświadamiania rozmowy, żebyśmy nie dali się wymanipulować mocno uzbrojonemu w te metody manipulacyjne Goliatowi. Tak bym powiedział. To jest Goliat przeciwko małemu Dawidowi. Czy ten Dawid, Polska, da sobie radę? Dawid był z Panem Bogiem i dał sobie radę wtedy, bo Pan Bóg działał, dlatego potrzeba tu modlitwy. Bądźmy z Matką Najświętszą. Trzeba modlitwy, jeszcze raz mówię, ale modlitwy i czynu, uświadamiania, jeszcze raz mówię, są te możliwości. To, co powiedziałem, chociażby nasz dziennik. I najwięcej ludzi to przeczyta i zastanowi się, a może to jest prawda? To jest rozmawiać, nie trzeba się zacietrzewiać w jakichś emocjach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, ojcze. Pozdrawiam. To ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk. Przyjmuje kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłania się Anna Zaolzia. Czcigodny ojcze Dariuszu, ja to tak tylko wspaniały artykuł ojca Matkiewicza. Nie wiem, czy powiedziałam dobrze nazwisko, ale ja dzwoniłam raz. Tak, przepraszam. Ja raz dzwoniłam już, bo do rozmów tak się nie włączam, ale ja żyję Polską, naprawdę żyję Polską, tylko Radio Maria i telewizja czasami Info, bo tam dosyć tak o tym, ale co chcę powiedzieć, no jestem strasznie tak zatroskana właśnie, co się tam dzieje, ale ja raz dzwoniłam, to była pani premier. I już były media publiczne wtedy i zawsze pokazywała się taka reklama jutro w Gazecie Wyborczej. No ja mówię, i dosyć długo to było, ta reklama jutro w Gazecie Wyborczej. I właśnie jak ta pani premier była, to ja zadzwoniłam, że są media publiczne i dlaczego stale jest reklama jutro w Gazecie Wyborczej. Dlaczego nie może też raz być jutro w naszym dzienniku? Ona tak się uśmiechnęła, mówi, no może być. Po długim czasie, to było już, bo nie wiem, to już może było w zeszłym roku, jak była pani premier, może była i w tym, ja nie, ale raz, no i parę razy już teraz się pokazało w naszym dzienniku, w tym TVP Info, jutro w naszym dzienniku, tak? I było to, co jest w telewizji Trwam, co jest dane. Bardzo się ucieszyłam, ale teraz tak myślę, tyle wyborców dawało głosy na PiS. Ja nie wiem, ja się pytam, czy oni, to nie wolno im wyjść też taki spokojny marsz zrobić, tak jak były marsze w obronie telewizji Trwam, też pokazać, że oni są obrońcy tego rządu, że nie tylko stare takie te oszczerstwa i te bluźnierstwa na nich, takie no nie podoba mi się to, że ci wyborcy z tego PiSu które nic po prostu nie robią, nawet no to też było w tym, że dlaczego PiS nie broni, dlaczego wyborcy PiSu nie bronią rządu. No ja też tak jestem zatroskana, dlaczego taki sposób
spokojnie marsz, jak były te marsze nasze w telewizji Trwam po bronie. Dlaczego też oni się tak jakoś nie zorganizują, jest solidarność? Ja nie wiem, może ja pytam, ja tak to się rozumiem, ale żyją tą Polską, troszczę się bardzo i boję się, jak to tam wszystko się skończy, ale myślę, żeby też jakby tak się zebrali na tak chociaż... Jest dużo wyborców, pokazali, że są w obronie tego rządu, bo oni biedni tylko same takie słyszą dyktatura, no to już nie wiem, to wszystko wiem, wszystko Polacy wiedzą, ale że proszę mi to ojczyzn powiedzieć. Kultowi, tutaj nie jestem ani stroną, ani zapleczem żadnym. Ja wiem, ale żeby też mogło coś takiego. Pani mówi to na antenie, pani Anno, i wnosi pani tutaj głos w naszą dyskusję, więc słuchają tego też inni. No właśnie, ja nie wiem, może źle myślę, ale jest dużo wyborców z tego PiSu i mają takie te słupki, jak to się mówi, bo ja tak, mi brakuje takich tych polskich słów, bo tu nikt nie rozmawia po polsku, ale PiS idzie, ma coraz więcej tych głosów jako tych. Także no, to jest bardzo istotne i ważne, nie widać, żeby chcieli obronić mądrym ten rząd. A zatem to pani Anno, niech także wybrzmi tutaj w tej naszej dyskusji jako ten głos troski zza Olzia. Bardzo dziękuję pani Anno za telefon i za to dołożenie w naszej dyskusji również tego wątku. Proszę Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, to teraz Francja chyba, tak? Tak, serdecznie witam, ojcze. Czy już jestem na antenie? Tak, jesteśmy, słuchamy. Otóż, ojcze, przyczyną tego wszystkiego, tego zawirowania, jest powszechne przyzwolenie na demoralizację. Przyzwolenie i to i państwo przyzwala w życiu publicznym i rodziny przyzwalają to, co się dzieje w życiu, prawda, na próbę. Słyszałam, jak ktoś bliski powiedział, wiesz, dzisiaj taka jest woda. To jest przyzwolenie na to. I wówczas rozszerza się bezbożnictwo, ponieważ to nie idzie w parze z wiarą. I wtedy już na Zachodzie istnieje bezbożnictwo. Zawiązują się pewne relacje na każdej płaszczyźnie ludzi bezbożnych już wtedy. Prawda, ekonomicznej, te różne... Prawda? Afery, które mamy, nieuczciwości, to jest wynikiem tego. Zły duch jest bardzo podstępny. We współczesnym świecie już nie może żadną doktryną ludzi zwabić, że Pana Boga nie ma. To on deprawuje. Złe pojęcie jest demokracji, bo wszystko zaczyna się, i tak samo jak we Francji mówi się, mam prawo. Tak, człowiek ma prawo nawet przeciwko Panu Bogu, nie prawo, ale no, jest wolny. Ale w życiu publicznym jest troszeczkę inaczej. Życie publiczne nie możemy zrównać z życiem prywatnym. Niestety na Zachodzie tak jest. To tak jak kobiety publiczne. Życie prywatne i publiczne to jest to samo. I dlatego to przyzwolenie państwa na różne kluby, na wszystko, bo mają prawa. Po prostu nie mówi się o obowiązku, a jednak niestety w życiu publicznym istnieją pewne obowiązki do przestrzegania, które należy przestrzegać i to obowiązuje wszystkich obywateli bez względu na ich zachowania. Zachowania prywatne to są wasze prywatne, ale nie w publicznym. Odnośnie sytuacji teraz tej naszej, w naszym kraju, z tym zachowaniem, no wprost nie do wyobrażenia, bo proszę sobie wyobrazić, że we Francji wybrano większością kogoś i raptownie do buntu wzywa, prawda, przegrana partia. To jest nie do pomyślenia. To jest nienormalne, to jest chore, to jest typowo komunistyczne. Przecież ci, którzy przegrali, to dlatego przegrali, że to, co dzisiaj głoszą, nie podoba się Polakom w większości. A demokracja, prawo demokracji wymaga od mniejszości dostosowania się do większości.
To nie jest tak jak w komunizmie, mniejszość decyduje i narzuca. Nie. To jest demokracja. I bez względu na to, czy się komuś podoba, czy nie podoba. Może mi się nie podobać ten i ów polityk został wybrany, muszę się dostosować. Chyba, że pokazuje coś innego, ciekawszego. Tu żadnej propozycji nie ma, tak jak komuniści. Oni w ogóle nie rządzili, oni tylko kradli i samowola była po prostu. Identyczna historia jest z Platformą. I Platforma wmieszała się w jakieś kontakty, która potworzyła nieuczciwe, bo zauważyła. Ja pamiętam, jak w swoim czasie jeden z polityków Platformy już za jego rządów mówił, że ekonomia cała się, sama się będzie, prawda, realizowała, czyli po prostu okradać i nic poza tym. I taka była ich rola. I to było to gmatwanie ciągłe obywatelom, robienie wrażenia, że oni są supermeni i tajenie wszystkiego, każdej kradzieży. Dziwię się strasznie tym młodym, a szczególnie tym, którzy są nowi posłowie, młodzi, że się tak zachowują. To jest brak kultury. Przecież jeżeli jest demokracja, to musisz zachować pewną kulturę, bo reprezentujesz naród, jakąś grupę, ale czyżby wasza reprezentacja dotyczyła ludzi tego pokroju, jakiego wy jesteście, pokazujecie? To nie tak jest w demokracji. Muszą być świadomi tego, że muszą się dostosować do większości. Dlaczego w naszym kraju kiedyś było wspaniale, żeśmy współżyli razem z Żydami, z Tatarami? Nie było problemu, ponieważ ta mniejszość musiała się dostosować do większości. Nie wiem, jak by było, gdyby byli większością, ale w mniejszości musieli się dostosować. Dlatego my, katolicy, i my, którzy żeśmy wybrali taki rząd, nie możemy pozwolić, żeby dyktował nam na sposób komunistyczny, dyktowała mniejszość. To jest nie do przyjęcia. I nie do przyjęcia są ingerencje z zewnątrz, które wyraźnie w ten sposób pokazują, że włączeni są w jakieś nieuczciwe, znaleźli jakąś grupę polską, z którą chcą razem okradać Polskę. No bo inaczej nie można tego wyjaśnić. Nie respektować demokracji w naszym kraju. No to cóż, w innych krajach jest respektowana na Zachodzie demokracja, a w naszym nie. Czyli po prostu znaleźli miejsce, w którym można dojść, za przeproszeniem, ten kraj i dlatego nie możemy ustąpić. A ta mniejszość musi liczyć się z tym. Ja zauważam, że tu nie ma innego, absolutnie innego rozwiązania, ponieważ oni mają złą wolę. Jeśli się nie opamiętają, to upomni się prawo. Bo jeżeli słyszałem, że jeżeli poseł będzie ukarany za jakieś przekroczenie prawa, można go zawiesić i nawet go wyrzucić z Sejmu. Okazuje się, że i Sejm też potrzebuje pewnej lustracji. Chyba w ten oto sposób. Bo przecież nie można w Sejmie zaakceptować buntowników, antydemokratów, który w sposób antydemokratyczny, czy jest przeciwko, czy oni mają rację, czy nie mają racji, tak jest, większość rządzi w demokracji. I koniec, i kropka. I tu nie ma z nimi żadnej dyskusji, żadnego usprawiedliwiania się. Oni nie chcą tego go przyjąć. I słusznie, prawda, mówił ksiądz Batnik, mianowicie, że oni bronią własnych interesów i mydlą oczy obywatelom. Okłamują i obrzucają różnymi oszczerstwami, swoim błotem, ten rząd, który tak wyraźnie pokazuje i rządzi dla obywateli, nie dla siebie. Żadnej korupcji u nich nie było za Platformy. Platforma miała okazję, prawda, korupcję wytknąć im. Nie wytknęła, bo jej nie było. Nie ma nic, Panie, bo nic. Panie Jerzy, kończmy, żebyśmy dali jeszcze możliwość kolejną. Tak, dobrze? Także uważam, że jeśli się nie opamiętają, to tylko, no musi być oczyszczenie parlamentu. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby były w niej osoby tego właśnie typu przekraczające prawo. Szczęść Boże, Ojcze. Dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam. Proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże, Ojcu. Szczęść Boże. Ja słuchałem
relacji i z Komisji Praw Człowieka i właściwie nie relacji, tylko bezpośredniej transmisji. A kto mówi i skąd telefon na początku? Wojtek Centralnej Polski. I również z Senatu. No i tak postanowiłem rozłożyć mapę mojego sumienia i przyjmować argumenty przy właśnie tej debacie senacki na temat zmian w sądownictwie. No i przez pierwsze bodajże dwie godziny były właśnie takie, no w skrócie można powiedzieć, przestrogi, że tu się kończy demokracja i tak dalej, i tak dalej. I cały czas przez dwie godziny to samo. No i potem pan minister, sprawozdawca z rządu odpowiadał na pytania opozycji. I okazało się, że już nie ma pytań dotyczących, że system się rujnuje i tak dalej. Tylko są konkretne pytania, na które pan minister odpowiadał. No i tu odpowiadał w ten sposób, że praktycznie rozwiewał wszelkie wątpliwości. No i na początku swojego wystąpienia powiedział pan minister Warchoł, że mamy do wyboru dwa systemy sądownicze, czyli demokratyczny i korporacyjny. Jeżeli mamy korporacyjny system, to on polega na tym, że korporacja sama się wybiera, sama się wynagradza i sama się karze. I proszę mi powiedzieć, zastanowić się, jesteście państwo słuchacze, macie jakiś zawód swój i macie korporację, która się sama wybiera, nagradza i karze. I nie podlegacie żadnym przepisom prawa państwowego. Nie ma takiej drugiej grupy w Polsce, tylko ta. W związku z tym należy się po prostu zastanowić, czy to jest normalne. Jeżeli tutaj dzwonił pan z Warszawy wcześniej i on mówił, że boi się tego, że jak ktoś inny dojdzie do władzy, to wykorzysta właśnie tą sytuację, że ludzie wybiorą sobie odpowiedni parlament, a ten parlament okaże się, że on jest niedemokratyczny i dostosuje sądownictwo do własnych potrzeb i go przejmie i będzie nieuczciwy, niesprawiedliwy. Proszę państwa, każdy nieuczciwy rząd, mamy PiS jest wyzywany od bolszewików, a proszę zobaczyć Rosję. Rosja ma w tej chwili sądownictwo niezależne od rządu, a Putin je sobie doskonale przysposobił. To samo zrobił Donald Tusk. Proszę sobie przypomnieć kibiców, którzy protestowali na stadionach przeciwko Tuskowi i niezależne sądownictwo za Donalda Tuska było w stanie na kilka miesięcy zaaresztować kibica bez żadnych dowodów. To były dowody domniemane nie mógł ten człowiek wyjść z więzienia, tylko siedział kilka miesięcy, 8 miesięcy bodajże najdłużej siedział. Ja nie pamiętam, także tutaj przepraszam, ale długo w każdym razie, bez żadnych, tylko dlatego, że kibicował, rozwieszał jakieś narodowe panery. Także dalsza sprawa, że jeżeli przypomnimy sobie to, co było w latach poprzednich i na przykład opozycja teraz odsądza od czci i wiary PiS i jednocześnie jak gdyby bliziutko jest z Platformą, z SLD, nikt im nie przeszkadza. Jeżeli ktoś w sumieniu jest za prawdą, to czy pójdzie do diabła prosić o pomoc w dobrej sprawie? Nie pójdzie. A ci pójdą do wszystkich. I dlatego bardzo proszę, żeby się państwo zastanowili nad tym, czy z kim mamy do czynienia. Czy jeżeli podamy im, tym naszym dyskutantom, adwersarzom, jakikolwiek argument prawdziwy,
dobry, mądry, czy oni przyznają Państwu rację? Nie przyznają. Oni są jak zaklęty krąg. Dlatego trzeba się wzbraniać przed tymi ludźmi i jak gdyby służyć dobru, a dobro samo mówi, że praktycznie słuchając tego ministra, on rozwiał wszelkie moje wątpliwości, że to, co było, nie może być. Skoro było na przykład 51 próśb o to, żeby zdelegalizować, czyli odwołać ze swojego stanowiska sędziego, który był wcześniej w służbach SB. I na 50 było odrzuconych tych wniosków. W związku z tym, czy środowisko chciało się oczyścić? Sądownicze nie. Ono chciało trwać w tym, w czym było. A przecież wiemy, że skazywało Inkę i innych ludzi bardzo prawych, wzorowych, wyjątkowych na śmierć. I się od tego samo nie odcięło. W związku z tym, jeżeli ktoś tego radykalnie nie przetnie, to to będzie dalej kontynuowane. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, Panie Wojtku. Dziękuję. I kolejny słuchacz. Halo. Tak, szczęść Boże. Szczęść Boże. I ja do rozmów. Jest Pani na antenie. Kto mówi? Mówi Teresa z Warszawy. Proszę Ojca, ja chciałabym przytoczyć słowa Norwida, że największy ból jest, jeśli widzimy wśród naszych ziomków taką podłość. I to samo uważam wyraził ksiądz profesor Bartnik. A ja chcę powiedzieć, że ja to odczułam taką podłość, kiedy w 2010 roku szliśmy w marszu z katedry pod Pałacem Prezydenckim, modliliśmy się. I naprawdę to był największy ból, jeśli ta młodzież niby katolicka i bierzmowana drwiła z nas, a nie dała nam się modlić, krzyczała, a zwołana została przez jakiegoś kucharza bodajże czy kelnera na Facebooku. I to już się wtedy zaczęło. I to naprawdę było przykre, bardzo przykre. My byliśmy tylko z różańcami, z podobiznami Matki Bożej i nikomu nie groziliśmy oknami. I niestety teraz to przez 6 lat to się jeszcze bardziej powiększyło. I dlatego musimy być bardzo czujni. Bóg zapłać, szczęść Boże. Dziękuję, dziękuję Pani Tereso, szczęść Boże. Jeszcze kilkanaście minut mamy, proszę Państwa, na nasze rozmowy na bazie artykułu księdza profesora Czesława Bartnika. Ten artykuł dostępny jest w sobotnio-niedzielnym wydaniu naszego dziennika. Pewnie warto do niego sięgnąć, bo usłyszawszy to jest jedno, ale także na spokojnie przeczytawszy to jest jeszcze drugie i później warto też o tych treściach rozmawiać, przemyśleć, rozmawiać i dziękuję też za taką, przynajmniej do tej pory, spokojną, merytoryczną rozmowę i Państwa opinię. Proszę, Radio Maryja. Tak, witam serdecznie. Jestem już na antenie, tak? Tak, jest Pani. Witam serdecznie, szczęść Boże, Elżbieta. Proszę Ojca, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten artykuł. Tam jest zawarta taka mądrość, że po prostu człowiek jest zachłyśnięty tym, co słyszał, jak ksiądz to czytał. Proszę Ojca, jak ten rząd musi być silny, aby przeżyć takie ataki, to jest niesamowite. Ja obserwowałam ten całe to zamieszanie, ten protest, to szaleństwo przed Sejmem, w tych różnych miejscach w Warszawie. I proszę Ojca, ja się zastanawiam, czy ci ludzie naprawdę wiedzą, o co oni tam krzyczą. Bo przecież sami sędziowie, sami posłowie nawet nie znają tego trybunału i tego, o co w tej chwili rząd
zmienia, co zmienia. A dopiero ci ludzie, ci młodzi ludzie i ci starsi, to oni chyba zupełnie nie wiedzą, ale krzyczą. I proszę ojca, leżeć i tupać na ziemi, to już jest naprawdę chyba jakaś hipokryzja, no coś niesamowitego, co ja pierwszy raz widziałam w swoim życiu, a trochę już przeżyłam lat, żeby młodzi ludzie, jak i starzy równocześnie leżeli i tupali, a kamera pokazała, jak młoda dziewczyna płakała, kiedy powiedzieli, że Sejm przegłosował ustawę. No, ja jestem pierwszy raz w tak czymś. Nie wiem, to jest dramat, ale i to komedia jest. Ale to jest, proszę ojca, ale ja patrząc na to, twierdzę, że tu idzie o obalenie rządu, ale katolickiego. Bo i tu chyba w tym jest mocno zaangażowana masoneria. Takie jest moje zdanie i moje przypuszczenia, bo ten rząd, tak jak i pani premier, oficjalnie w Unii powiedziała, że jest katolicką. Rząd mówi o Bogu, no to komu w tej masonerii to się nie może podobać? A oni rządzą wielkimi pieniędzmi. Więc cóż to dla nich kupić świeczki? Cóż to dla nich kupić kwiatki? Cóż to dla nich dawać jakieś posiłki tym, którzy tam stawiają swoje namioty? Cóż to jest dla nich? Dla nich jest tylko ważne, żeby z Bogiem walczyć. A Polska w tej chwili chyba najbardziej, bo Malta przedtem była najbardziej katolicką, a w tej chwili Polska jest bardzo katolickim krajem i same wysiłki rzucają w tej chwili na nasz kraj. Proszę ojca, tego się już nie da oglądać, nie da się słuchać w telewizji, ale nie można tego nie oglądać. Pomimo, że ja już jestem chyba tym zmęczona, ale proszę Boga, żeby dał temu rządowi siłę, bo tu musi być on mocno silny, żeby przeciężał takie ataki. I miejmy nadzieję, że z Bogiem to się uda. Czy ojca? Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Elżbieto. To pani Elżbieta z Kaszub. I może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo. Jestem już na antenie. Tak, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Wysłuchałam tego artykułu i mam ten dziennik. Mam zamiar właśnie skserować i po prostu jak najwięcej to porozdawać, bo żeby ta świadomość wzrastała. Ale ja jestem jakoś spokojna. Dlaczego? U nas też się w Tarnowie zebrał kot i właśnie widziałam młodego człowieka z dzieckiem na rękach. Jak właśnie powiedział w oczy tym kotowcom, co oni reprezentują, że wy jesteście ubekami. Więc wcale tak nie uważam, że młodzi są tacy naiwni. W tej chwili już nie. Bo przecież teraz się nie da wielu rzeczy ukryć, bo jest internet, ludzie rozmawiają ze sobą. Poza tym, no, jeśli się nie dba o rodzinę, to znaczy, że się nie dba o naród. Więc ci młodzi, którzy borykali się, żeby związać koniec z końcem, no to widzą, kto dba o naród. A to są już takie podrygi konające i a poza tym, no jak się świni koryto odbierze, to też kwiczy. A z kolei nie było ich tak dużo, więc a wielu poszło tam z ciekawości i że można było zarobić. Ale się nie wysilili, jak dostali pieniądze, to się nie wysilili za bardzo, więc ja jestem spokojna. A poza tym, no rzeczywiście, jeśli przecież zobaczmy,
jak zaczęli właśnie komuniści walczyć tak jaskrawo z kościołem, zabili Popiełuszkę, wszystko to wylazło. Więc Pan Bóg przecież nie da sobie tak grać na nosie, jak im się wydaje. I po prostu tylko trzeba trzymać właśnie z Panem Bogiem, to i Goliat niestraszny. A ksiądz Bartnik właśnie tam to wypunktował świetnie i ja myślę, że właśnie to, co ojciec Tadeusz Rydzyk wymyślił właśnie, żeby była ta adoracja non-stop, to jest świetny pomysł, bo przecież jak była ta nawałnica bolszewicka w 1920 roku, no to przecież też było pospolite ruszenie modlitewne. No i kto może z takim czymś wygrać? Przecież 2000 lat chrześcijaństwo się przecież boryka, bo stale po prostu jest komuś niewygodne. No i co? I zwyciężyli. Przecież już Chrystus zwyciężył, więc to oni są naiwni, nie my. Dziękuję za telefon. Dziękuję. To pani z Tarnowa, tak? Tak. Dziękuję, pozdrawiam Tarnów, tam biuro przy Świętej Rodzinie szczególnie, biuro Radia Maryja. Natomiast też, proszę Państwa, dziękując już za wszystkie te telefony, powiem tylko tyle, że będziemy oczywiście wracać, mam nadzieję, przed nami wspólnie trzynocne spotkania. Zatem do tego tematu będziemy w kolejnych naszych nocnych spotkaniach powracać. Natomiast dziękując za spokojną dyskusję, unikałbym zawsze takich denominacji, takich nazw typu ubeki, typu spacerowicze, typu jakiegoś takiego takich ład, które, jak Państwo pamiętają, również nam przypisywano dawniej. Ludzie, którzy dzisiaj przewodzą tym manifestacjom, z pogardą odnosili się do nas, gdyśmy my musieli upominać się o wolne media, o demokrację, o pluralizm zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, więc nigdy też nie odpłacajmy pięknym za nadobne. I tutaj poszanowanie dla każdego człowieka zawsze. To jest to, czym powinniśmy różnić się od tych, którzy dzisiaj przewodzą manifestacjom. A może jeszcze jako takie podsumowanie, jednocześnie zachęta do kolejnego naszego spotkania na ten temat właśnie. Wypowiedź księdza, przepraszam, nie księdza, tylko pana profesora Kika, który mówił na temat też udziału młodych, których przecież trudno nazywać ubekami. Mianowicie on mówi tak, to niepokojące, ponieważ bierzemy pod uwagę charakter Polaków, którzy są zapalczywi i dosyć łatwi w porywaniu na barykady. I zdaje się, że doskonale zdają sobie z tego sprawy różne organizacje, nazywając je pozarządowymi, które jak w przypadku Sorosza tworzą swoje fundacje, w których prowadzi się badania nad psychologią tłumu, by przygotować różnego rodzaju scenariusze realizowane w zależności od okoliczności. I mówi dalej pan profesor, tu chodzi o zapalnik, że można przekonać jakąś część Polaków do tego, że demokracja jest zagrożona, a nie interes opozycji. Czyli, że demokracja jest zagrożona, a nie, że zagrożony jest interes opozycji. W ten sam sposób mogą uwierzyć, że zagrożona jest niepodległość i wtedy będą już o nią walczyć. Można postawić przed nimi fikcyjny cel czy sytuację, licząc się z takim, a nie innym charakterem psychologii tłumu polskiego i można narzucić demonstrantom fałszywą rzeczywistość. Słuszne hasła w zupełnie niesłusznej sytuacji. To niech będzie takie zakończenie, ale równocześnie punkt wyjścia do naszych kolejnych spraw.
spotkań. I jutro, mam nadzieję, od tego wyjdziemy. Druga w nocy oczywiście. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. O tej porze witamy szczególnie tych z Państwa, którzy słuchają nas poprzez stacje naziemne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przypominam, że mogą nas Państwo słuchać przez całą dobę, choćby w internecie. I pozdrawiam też tych wszystkich, którzy jeszcze nie śpią w Polsce i w innych zakątkach świata. Katolickie media stały się dla niej swoistym studium katolickim, stałym. Przypatrując się swojej i naszej mamie, z całą satysfakcją mogę stwierdzić, że jest naprawdę kobietą mądrą. Ona nie da się zagiąć w tematach religijnych i tym bardziej w sprawach dotyczących ojczyzny, trafnie rozeznając co dobre, a co jest złym postępkiem. Mama żyje tym, co dzieje się w Kościele katolickim. Zdarza się, że co niektórym potrafi przypomnieć, obchodzimy rok Miłosierdzia Bożego i w tym roku szczególnie mamy czynić miłosierdzie swoim bliźnim. Gdyż jak mówi Pan Jezus, błogosławieni miłosierni miłosierdzia dostąpią. W tym miejscu wspomnę o pewnym fakcie. Otóż mama doskonale wiedziała, że jedna z sąsiadek nieżyczliwym okiem patrzyła na to, że synowi świetnie powodzi się w pracy gospodarczej. No tak, oni to mają to i tamto. Tym się dobrze powodzi, wypowiadała się wokoło. Jednego razu, przy niespodziewanym spotkaniu się ze wspomnianą sąsiadką, owa, chcąc jakoś zakraić rozmowę, wyjęła z kieszeni różaniec, który był w strzępach, a pokazując go mamie, powiedziała: widzi pani, nic już z różańca, cały w strzępach. Musiałabym sobie kupić nowy, ale w tej chwili jakoś brak mi pieniędzy. Słysząc to, mama postanowiła dać sąsiadce jeden ze swoich dwóch różańców. Przyjęła z nieukrywaną radością, mówiąc: zapłacę za różaniec. O nie, zaprzeczyła mama. Daję go w prezencie, jako że trwamy w roku miłosierdzia. Powie może ktoś, i co w tym wielkiego, a jednak tak. Gdyż ten właśnie różaniec wpłynął całkowicie na przemianę tejże sąsiadki. On ją odmienił. Całkowicie. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Danusiu też. Bardzo dziękuję. Więc macie Państwo Kraków, Gdańsk. Za chwilę następne może taki przerywnik. Tyle jeszcze przed nami. Jerzy Połomski. Piękny głos, proszę Państwa. Nam tak nieodmiennie siebie brak.